Kongres Nauka dla Społeczeństwa, niesamowita okazja zobaczyć, jak dobrze radzą sobie polscy naukowcy, z których jesteśmy dumni, bo często są to osiągnięcia na miarę Europy i świata. Dumni jesteśmy my, dziennikarze, że głośno możemy powiedzieć, krzycząc Eureka, tak to nasi. Do tej czołówki absolutnie należy także Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, a z nami dzisiaj pan profesor Henryk Skarżyński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kongres udany bez wątpienia, bo mieliśmy okazję przez te dni zobaczyć, że polska nauka radzi sobie całkiem nieźle, zacząwszy od badań nad truflami, poprzez badania nad odzieżą ochronną, skończywszy na zaawansowanej medycynie. Ten synkretyzm tego kongresu był ogromny. Tak, to pierwsze tego typu wielowątkowe spotkanie, niecodzienne, dlatego że udział brały instytuty badawcze, sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Badań Edukacyjnych, ośrodki promujące naukę, Instytuty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Tego nigdy wcześniej nie było. I to samo w sobie już jest takim ważnym akcentem pokazującym, że potrafimy mówić jednym głosem, że potrafimy się inspirować, potrafimy sobie przekazać dobre praktyki naukowe, które stosujemy w codziennej pracy badawczej, wdrożeniowej. Cieszę się, że uczestnicy nawiązali wiele kontaktów między sobą, że nauczyliśmy się od siebie, że podejrzeliśmy częściowo siebie, jak rozmawiać ze społeczeństwem, jak upowszechniać naukę, jak oswajać społeczeństwo z nauką, od czego zależy kondycja naukowców i jednostek naukowych. To jest tak, że wy naukowcy musicie głośniej, czy raczej my odbiorcy powinniśmy dokładniej słuchać? No nie mam gotowej recepty i ja myślę, że zaczynamy tego się uczyć. Obserwując wystąpienia naukowe, panele, wykłady, miało się wrażenie, że potrafimy świetnie zaprezentować wyniki dla tych, którzy chcieli przyjść i posłuchać. Natomiast czy te wyniki już tak samo dobrze będą odebrane przez osobę, która będzie przechodziła obok, czy ona zrozumie i w jakim stopniu one zmieniają i wpływają na jej życie, na codzienne funkcjonowanie, tego już taki pewny nie jestem. Obserwując zachowanie społeczeństwa, zwłaszcza w okresie pandemii, na to, kto był za pewnymi wynikami badań naukowych, za tym, co proponowali, jak omawiali naukowcy, to było takie znakomite poletko doświadczalne, można w pewnym cudzysłowie powiedzieć, ten okres pandemii, gdzie naukowcy, dysponując poważnymi wynikami badań tam, gdzie one były, pewnymi doniesieniami opartymi na twardych faktach, tam, gdzie one były, proponowali nam pewne zachowania, które wynikały z doświadczeń innych społeczności, z doświadczeń zespołów najbardziej znanych na świecie. A jak ja na przykład zacząłem się zagłębiać w życiorys Mikołaja Kopernika z racji roku kopernikańskiego, to doszedłem, że on już mówił o tym, jak się trzeba zachować na wypadek zarazy, że trzeba myć ręce, że trzeba wietrzyć mieszkania, że nie trzeba się zbierać w dużych grupach, bo można sobie łatwo przekazać. W związku z tym te zalecenia to nie był wynalazek ostatnich 3 lat, ale o tym przynajmniej część myślała od dawna, żeby nie powiedzieć prawie od zawsze. A mimo tego część osób nie stosowała się do tego, demonstracyjnie chciała założyć maski, lekceważyła pewne zakazy, które wydawały się dla innych oczywiste. Ja traktuję ten kongres jako początek takiego zorganizowanego procesu oswajania społeczeństwa z nauką. Przypominania we wszystkich możliwych miejscach, co udało się osiągnąć i jaki to miało wpływ. I teraz od nas będzie zależało, czy my będziemy potrafili naszkicować taki kierunek oddziaływania i będziemy go wypełniać indywidualnymi osiągnięciami. Ja będę mówił o słuchu, ktoś będzie mówił o wzroku, ktoś jeszcze inny o takiej czy innej maszynie, czy innym nowej technologii. Wszyscy oczekujemy na nowe technologie, chcemy mieć je w zasięgu ręki, chcemy się pochwalić, że jesteśmy innowacyjni. Natomiast jak już do tego się dobieramy, to okazuje się, że jest z tym gorzej w odbiorze, bo
Kongres pokazał, że w sferze badań podstawowych i wielu badań stosowanych naprawdę mamy znakomite osiągnięcia. Tak jak pan redaktor powiedział, nie tylko w wymiarze krajowym, ale europejskim czy nawet światowym. I nie mamy się czego wstydzić. A jeżeli byśmy to odnieśli do nakładów, jakie zostały poniesione na te osiągnięcia, to śmiem twierdzić, że jesteśmy bardzo tani do utrzymania. Panie profesorze, dwie uwagi. Ja sobie pozwolę, a pan profesor skontruje, bo takie jest jakby moje stanowisko, moje zdanie, obserwując to, co widziałem przez ostatnie dni, ale także podczas naszych spotkań i naszych rozmów, że bardzo nam brakuje jednego, co można zobaczyć chociażby w narodzie amerykańskim. Everything gonna be alright, I'm the best. Mamy trochę kompleks i kiedy wysokiej klasy profesor siada w studiu telewizyjnym i trochę się zamyka, mówiąc, że coś osiągnąłem, to brakuje mi tej iskry amerykanizacji społeczeństwa, gdzie pełną piersią się tym chwalimy. Nie ma pan profesor takiego spostrzeżenia, że jesteśmy trochę zbyt skromni? Tak, oczywiście. No, jako kibic sportowy, jak obserwuję takie czy inne wydarzenie sportowe i wychodzi Amerykanie, to on wychodzi po to, żeby wygrać. Nieważne, czy jest w rankingu 10, 100, czy w ogóle go w rankingu jeszcze nie było, ale skoro przyjechał, to zainwestował, to opracował i on chce wygrać. I to widać. To widać w grach zespołowych, w których oni funkcjonują. Widać w podejściu indywidualnym, w dyscyplinach indywidualnych. Tego u nas nie ma. No, rzeczywiście my gdzieś zaczynamy głęboko analizować. I tutaj pracę zespołu zajmującego się mózgiem i badaniami różnych zjawisk, które mają wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu. Ja o tym wczoraj mówiłem osobom, które brały udział już po panelu, że warto by odnieść się do sportowców i pokazać, jak funkcjonuje ich mózg w tym momencie, kiedy oni są przygotowani. Widzimy, fizycznie przygotowany jest do zwycięstwa. Uzyskuje coraz lepsze wyniki na przestrzeni tygodni, czyli jego forma rośnie, jak to popularnie określamy. I przychodzi ten moment, gdzie powinien wystrzelić, a on nagle psychicznie nie wytrzymuje takiej czy innej presji. Czyli jego myślenie, ten jego strach, to co pan powiedział, bo tak to chyba trzeba nazwać, paraliżuje i odbiera mu wiarę. Wiarę w te możliwości, które on ma. Dotyczy to pewnie wielu obszarów funkcjonowania naszego społeczeństwa i nauki też. Ale tutaj, jeżeli mamy prawdziwe dowody, mamy twarde dowody w postaci publikacji, jeżeli cytują nas, jeżeli naśladują nas, no to mamy wszelkie argumenty, żeby pokazać społeczeństwu, jesteśmy na topie. To, co robimy, jest na topie. To jest albo cały wynalazek nasz, albo istotna część tego wynalazku to jest nasza, albo wdrożenie jest oryginalnym rozwiązaniem, które myśmy zaproponowali. Drugi na zakończenie, może nie mój przytyk, ale moje spostrzeżenie, to czasami mamy tak, nie w przypadku pana profesora, rzecz jasna, ale w przypadku profesorów wielu dziedzin, kiedy w studiu telewizyjnym profesor zaczyna tak tłumaczyć, że prowadzący nic nie rozumie. A po drugiej stronie jest odbiorca, który pije kawę albo wrócił świeżo z pracy. Czy tutaj także nie warto popracować nad kadrą profesorów czy też naukowców, aby ten komunikat był dopasowany do kogoś, kto teraz po drugiej stronie ekranu je chipsy i na nas patrzy? Tak, ma pan redaktor rację. Ja nie chcę ujawniać funkcjonowania różnych gremiów naukowych, ale tuż przed kongresem byłem na takim bardzo poważnym gremium naukowym, gdzie trzech kolejnych mówców mówiło, musimy wyjść do społeczeństwa, musimy zacząć rozmawiać. I działo się to na dzień przed otwarciem Kongresu Nauka dla Społeczeństwa, gdzie ten program był rozesłany w bardzo wiele miejsc i te osoby też ten program widziały. To pokazuje, że powinniśmy zacząć pracę u podstaw, by zachęcić jednak do tego wysiłku, i próby przekazania to, na czym nam zależy, w ogóle. A w szczególe, żeby zachęcić do zrozumienia, czego oczekują i w jakiej formie kolejne pokolenia, w tym pokolenie najmłodszych, które ma bardzo mało czasu i albo wyjmie tak. I zobaczy, że ta rycina mu się podoba, to jeszcze raz palcem tak powiem, przesunie i zobaczy drugą informację, albo stwierdził nie. W związku z tym nasz wysiłek jest... Społeczeństwo lidów tak zwane, to prawda. Panie profesorze, na zakończenie czego życzyć dzisiaj na finiszu? Dużo wysiłku za panem. Pytanie, co dalej? Jestem trochę zmęczony, nie będę ukrywał, bo to był wielki wysiłek i poczucie odpowiedzialności za to, żeby wydarzenie, jeżeli jest pierwsze, to tym bardziej się udało, bo będziemy mogli się odwoływać. Bardzo się cieszę z tego,
że będę mógł przez następne tygodnie i miesiące w różnych miejscach odwoływać się nie do świadczeń mojego instytutu, jednego czy drugiego zespołu, do moich przemyśleń, ale do pewnych informacji, które są wspólnym osiągnięciem tego środowiska, które zaistniało w tej formie, w formie Kongresu Nauka dla Społeczeństwa. A to już ma zupełnie inną wartość i to od nas zależy, jak będziemy konsekwentni w tym, jak my to dopracujemy, jak my będziemy do tego wracali w różnych miejscach, by rozkładać akcenty i nie mówić, że ciągle nam mało, 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 ale akcenty, które powinniśmy kłaść na to, co my możemy dzisiaj zrobić, co realnie odbije się na funkcjonowaniu naszego społeczeństwa. O każdym kolejnym sukcesie my chętnie powiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za kolejny projekt. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Państwa namawiamy, żeby przejrzeć wszystkie wywiady, które zgromadziliśmy na stronach Instytutu, na stronach, które podsumowują kongres, ale także pokazują piękno i różnorodność polskiej nauki.